A dla mnie to chyba jeden z najlepszych roków ostatnich wielu, wielu lat. W sensie takim mojego spokoju głowy. I pewnie, nie wiem, czy moja żona to potwierdzi, ale pewnie rodzinny najlepszy rok, bo nie przynosisz negatywnych emocji do domu. Bardzo się człowiek uspokoił i tak zaczął żyć po prostu, wiesz, nie na zasadzie jak przegrasz. Wiesz, jak to jest jako trener? Przegrasz, to jesteś szmatą, z którą będą jakieś gówniarze jechali na internecie, że się nie nadajesz. Wygrasz, jesteś mistrzem świata i za chwilę masz być trenerem kadry. Za chwilę przegrasz, jesteś znowu szmatą. I tak to mniej więcej, taka sinusoida mniej więcej w twoim życiu wygląda. I wiesz, i wracasz po meczu i to jest prawda, co wielokrotnie mówiono, że zawodnik zamyka drzwi w domu, wiesz, wyłącza się 22, a ty do niedzieli wieczorem myślisz, co zrobiłeś źle, bo przegrałeś mecz.